Jak oceni dzisiaj pan swoich zawodników? Swoich zawodników? Szkoda trochę Bartka Kuska, w pierwszym skoku bo zepsuł skok. Bardzo dobre skoki Kuby Wolnego i Krzyśka Bieguna. Powiem tak, że po jednym skoku w każdej serii mieli każdy z nich taki skok bardzo dobry. Bartek trochę zepsuł pierwszą serię, natomiast Krzysiek z Kubą w drugim skoku pojawiły się błędy i stąd takie rezultaty. Ale niemniej jednak jestem bardzo zadowolony po dzisiejszym konkursie. Był konkurs taki, można powiedzieć, z niskiej belki. Trochę też trzeba było mieć szczęścia, żeby odlecieć. Dosyć długo Bartek Kusek był po skoku też przytrzymany odnośnie kontroli. Też właśnie był zagadywany. O co tam chodziło konkretnie? Nie, no Bartek był po kontroli, bo każda szóstka w Continentalu idzie do kontroli, on był siódmy, musiał do samego końca czekać, czy idzie do kontroli, nawet nie wiem dokładnie czy był, ale chodziło głównie też, to już nie przy kontroli, tylko takie upomnienie za narty, bo obcięliśmy mu centymetr narty i to jest takie nie dość, że skomplikowane, musi do takiej maszynki wejść, także troszkę będzie jeszcze trzeba przycieć. Tak, jak oceni pan warunki, które dzisiaj panowały na skoczni? Nie, no do rozgrywania skoków jak najbardziej okej, bardzo bezpieczne. Wiadomo, w pierwszej serii robiło się tak, że na samym dole był mocny wiatr pod narty i którzy zawodnicy trafili, udało się odlecieć, a były też pechowcy, którzy mieli na całości wiatr pod narty i wtedy te punkty no, były znacząco odejmowane i już rezultat nie był taki dobry. Poza Pucharem Kontynentalnym pana podopieczni startują również Pucharze Świata. I tam w Trondheim świetny wynik zanotował Andrzej Stękała, szósta pozycja. Jest pan zaskoczony, że było aż tak wysoko? Zaskoczony. Przebieg konkursu Andrzej już od dłuższego czasu pokazywał, że stać go. Ja tak mówiłem, bo było wiele pytań, czy stać ich do dziesiątki skakać. Ja mówiłem, że przy dobrych skokach, takie jak wyjdą dwa konkursowe skoki, odrobinie szczęścia, ta dziesiątka na pewno ich stać i to pokazali w Trondheim i Andrzej i Dawid, tylko Dawid można powiedzieć, że skakał jeden po drugim skakali, Dawid w każdym skoku był lepszy od Andrzeja, a mimo to, że wylądował na nie wiem, 13 miejscu. Tak, jakie cele na jutrzejszy konkurs? Jakie cele? No nie ma celów, dobre skoki, no i tyle. Dziękuję.